W porządku, witam Was jakże bardzo serdecznie w nowej serii Zagrajmy Wy. Dzisiaj naszym motywem przewodnim będzie gra wydana w 1993 roku przez firmę Konami, a jest nią Zen, intergalaktyczny ninja. Wiele osób, jak zapewne, kojarzy tą grę, głównie z powodu jej trudności. Więc ta gra podzieliła sporo graczy na tych, którzy nienawidzą jej i na tych, którzy ubóstwiają ją wręcz za ten wysoki poziom trudności. Ci, co grali, wiedzą, o czym mówię. Ci, co nie, no będą mieli pewnie okazję zaraz się o tym dowiedzieć. Gra opowiada, jak już wspomniałem, oczywiście o tytułowym Zenie. Generalnie cała jego historia, to ja nie wiem, nie czytałem tego komiksu, bo właśnie jest wydana na jego podstawie ta gra. On jest ten Zen. On pochodzi jakoś chyba tam z jakiejś planety. On został jakoś stworzony genetycznie, coś tam, nawet nie wiem, jak on trafił na tą Ziemię. Generalnie mamy za zadanie chronić środowiska na Ziemi. Czyli zamieniamy się w ekologicznego najemnika, który musi właśnie strzec tej ekologii, tak, i tak dalej, i tak dalej. I musimy powstrzymać właśnie tych ludzi, dokładnie jakichś potworów, którzy właśnie tej przyrodzie zagrażają. Jest ich, no, całkiem sporo, no, znaczy całkiem sporo, no, po każdej rundzie znajduje się boss, który nie jest tak całkiem prosty, jak się może wydawać. Więc mogą nadarzyć się trudności. Więc bez przedłużania mamy też opcję, wybór opcji, a w niej możemy wybierać ilość żyć, poziom trudności, no i ścieżkę dźwiękową z gry. Tak, podobna opcja była w Turtlesach, trójce bodajże, w Manhattan Project. Po wpisaniu kodu Konami wyświetla nam się podobna tabelka i możemy sobie zmieniać takie opcje. Tutaj od razu widzę, że na starcie dostaliśmy taką możliwość, więc dla słabszych graczy jest to duży plus, bo możemy zacząć na łatwiejszym poziomie z ilością maksymalną żyć. Jednak ja zostanę przy tym zestawie domyślnym i zabieram się do gry. Nie przeszedłem tej gry jeszcze chyba na hardzie, ale miałem okazję już przejść niejednokrotnie na poziomie normalnym. Wybieramy sobie jeden z czterech poziomów dostępnych na początku. Generalnie ja sobie może wezmę na razie, muszę tą stację wiertniczą, i tam mam za zadanie obronić ludzi, generalnie znaleźć robotników na tej platformie wiertniczej, uratować ich i pokonać tego jegomościa, który jest odpowiedzialny za ten cały chaos tutaj. No, to może być nie lada wyzwanie. No, nasz główny bohater posługuje się kijem Bo, on chyba tak się nazywa, tak jak ten żółw Donatello, on chyba taki sam kij miał, tak mi się wydaje przynajmniej. No, dodatkowym aspektem, znaczy dodatkową bronią, że tak powiem, są tutaj gaśnice, ale to tylko w tym poziomie. Możemy nimi zarówno gasić pomieszczenia, w której znajdują się robotnicy, ale i też atakować przeciwników, co od razu właściwie ich niszczy. I właśnie, żebym nie zapomniał, wziąć takiej gaśnicy do bossa, bo dużo obrażeń zadaje mu na starcie i przez to łatwiej go pokonać. Mniej tak problemów mi przysporzy, bo oczywiście jest trochę ciężki do pokonania.
Generalnie interfejs u dołu ekranu, to jak widzimy, składa się z tych kropeczek, czyli ilości dostępnych, dostępnych tam pasek życia, tak? Paska życia, którzy wrogowie mogą nam zadać, liczby punktów, oczywiście rest to oznaczają życia, no i ten ostatni, ten kwadracik symbolizuje nam medytację, czyli odnawia nam cały status życia. To się bardzo przydaje, będę z tego często korzystał, póki będę miał tylko ku temu możliwości. O, i ta kulka daje nam 3 dodatkowe obrażenia, jakie może nam, mogą nam zadać przeciwnicy. Też bardzo pomocne. Więc... O, jest ok. Dobra, wszystkich uwolniłem. Gratulacje. Bierzemy życie ukryte tutaj. Każdy może sobie teraz... Każdy teraz wie, gdzie się znajduje ukryte życie. Więc... mógłby sobie spokojnie zebrać. Jeszcze dodatkową umiejętnością, oprócz normalnego uderzenia kijem, mamy możliwość przerzucenia przeciwnika. No, czyli taka dodatkowa opcja w ataku. Tak. Pniemy się teraz do góry, żeby skopać tyle jak temu niedobremu gościowi. Ała. Dobra, mam 2 medytacje, to myślę, że nie przegram. Może jedną tylko zużyję. Ajajaj, ale to skiepściłem. Dobra, mamy gaśnicę i proszę bardzo, jak można łatwo ją użyć. Czyli taki bajer na start już nam oferuje. Ła! Uff, w ostatniej chwili. Się zagapiłem. I mógłbym jeszcze raz zaczynać ten poziom od nowa, tak? No i chyba po tobie, gościu. Pięknie. Jedną medytację zużyłem. Bardzo dobrze, jedna w zapasie. I pierwszy poziom za nami. Platforma wiertnicza obroniona. Więc do boju, Zenie. Jedziemy dalej. Przejdziemy jeszcze jedną rundę. I to będzie koniec pierwszego odcinka, ale zanim przejdziemy do kolejnej rundy, mamy poziom bonusowy, a jest nim właśnie segregacja śmieci. Segregacja śmieci i generalnie musimy wrzucać te wszystkie śmieci, te wszystkie butelki, puszki do jednego wielkiego kontenera. Za co dostaniemy całkiem fajne bonusy. Jedna puszka mi umknęła, ale za to mam 4 inne fajne rzeczy. Generalnie możemy zdobyć 10 tysięcy punktów, dodatkową medytację, ochronę w postaci tych kuleczek, życie i pełny status życia, czyli większy niż mieliśmy dostępny na starcie, więc można się wysilić i zdobyć to jednak, tak? Nie jest trudny ten bonus, wystarczy najlepiej stać pośrodku tego pomieszczenia, nie po lewej, nie po prawej, żeby tak mieć łatwiejszy dostęp do tych wszystkich tam wyprowadzania ataków. Weźmy może fabrykę. Weźmy fabrykę. No, ona nie jest długa, ta runda. No, więc się nada. Dobra. Tu dla odmiany nie chodzimy po platformie wiertniczej, tylko musimy przebiec przez całą fabrykę toksyczną, żeby, no oczywiście, jak żeby inaczej pokonać tego gościa, który jest za to odpowiedzialny, za ten cały nieporządek. I mamy na to tylko 100 sekund na przejście całej rundy i pokonanie bossa. No... To może być jednak trudniejsze wyzwanie niż w poprzedniej rundzie. No właśnie, kurde. Ajajajajajajajajaj. No, powiedzmy, że gra jest na tyle wymagająca, że mogę się trochę przywiesić, jeśli chodzi o komentarz, bo będę musiał się skupić na grze. Wiem, jak jest o wiele trudniejsza niż te, co w
jest jednak trudniejsza ta gra od tych, co grałem w poprzednich seriach, więc będę musiał się co jakiś czas powstrzymywać od komentarza, żeby się skupić na grze. No i dobrze. Bossa raczej powinienem pokonać bez medytacji, bez użycia medytacji. O, rany. Jeszcze jakiś chwytak. O, mamy dodatkową. Bardzo mnie to cieszy. Jak ja lubię zdobywać tą medytację. Wiem, że ona mi uratuje skórę w najmniej niespodziewanym momencie, tak? Już mógłbym przegrać z tamtym toksycznym tym gościem w poprzedniej rundzie, ale jednak ta medytacja mi skórę uratowała, z czego się bardzo, ale to bardzo cieszę. Jejku. Bardzo dobrze. Mamy jeszcze minutę. I nie wiem, czy się cieszyć, czy mam aż minutę czasu, czy tylko minutę. Ale to zaraz po tym moście powinien już być boss. No tutaj mamy też możliwość atakowania z powietrza. Ale to chyba tylko też w tej rundzie. No i właśnie tego momentu nienawidzę. Każdy, no, każdy pewnie zasłużony gracz wie, o czym mówię. Generalnie nie możemy dać się sprasować tej wielkiej prasowalce. A, pewnie jakaś niszczarka do śmieci. Nie wiem, ale się udało. Musimy po prostu trzy razy nie dać się zepchnąć tej siatce. Po prostu musimy znajdować się w obszarze tego kwadratu. No, to jest nadzwyczaj trudne. Najlepiej po prostu raz uderzyć tą siatkę, nie naparzać jej bez przerwy. Bo jeżeli zaczniemy atakować serią, to nie wiem, no, gra nam weźmie, uzna, że po prostu, że gra po prostu uzna, że to jest jako jeden atak, tak? I może nam wpasować pomiędzy te nasze serie ataków właśnie tą siatkę, która nas zepchnie i nie zdążymy się... Ojejku, obronić. Dobra, chwila uwagi, bo mam 18 sekund tylko. Chyba, tak? No... Czemu ja go nie mogę trafić? Jest, pięknie, ledwo. To jakiś chyba z toksycznego dymu stworzony ten potwór. Widać, właśnie się tym umiał posługiwać. Ale zanim skończę ten odcinek, to zamiast poziomu bonusowego będziemy musieli się zmierzyć z naszym odwiecznym wrogiem, Lordem Contaminusem, który porwał naszego przyjaciela Jeremiego i mamy właśnie go uratować i przy okazji wkopać tyłek Contaminusowi. Strasznie, trochę mnie ten przeraża, ten potwór. I też oryginalny poziom, tak, że bardzo zróżnicowane te poziomy. No, każdy inny poziom na czym innym polega. Nie tylko poruszamy się jak to w każdej platformówce w prawo czy coś, ale też możemy jeździć, skakać wysoko, kurczę, czy w dal, czy wzdłuż, czy w poprzek się poruszać. No, gra oferuje nam naprawdę sporo zabawy. No i dobra. Ale to jest nie ostatnia walka, jaką z nim stoczymy. Jednak ta walka jednak należy do jednych z najprostszych. No, bardzo łatwo go pokonać. Nawet medytacji nie zużyłem, z czego się bardzo cieszę, bo mam jeszcze aż 3 w zapasie. No i jesteśmy już po pokonaniu dwóch tych zbrodniarzy odpowiedzialnych za zanieczyszczenie środowiska na planecie, ale zostali też nam dwaj prezydentów do nagrody skopania tyłka. No dobra, to już o tym wszystkim powiem już raczej w następnym odcinku. Zagrajmy w Zen Intergalaktyczny Ninja.
Więc żegnam się z wami ciepło. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!